Dziś spróbujemy przejść grę, ale tylko z Huge Catem. I to samym Huge Catem. Zobaczymy, czy jest rzeczywiście taki silny i jak daleko uda mi się przejść. Także siemka, witam bardzo serdecznie. Tutaj jest moja główna postać, z którą muszę się wytradować, więc nie mogę tutaj wysłać trade'a. Więc wyślę sobie trade'a właśnie z głównej postaci. Oczywiście, że akceptujemy i potrzebujemy Huge Cata. Huge Cat oczywiście jest nazwany cebulson.pl, no bo chyba nie muszę wam wspominać, żebyście po pierwsze kliknęli łapkę w górę, zasubskrybowali z dzwonkiem kanał. A po drugie, ja tu sobie odbieram właśnie mojego kochanego Huge Cata, z którym dzisiaj wszystko się zacznie. I o cebulson.pl również chciałbym wspomnieć, bo takie ciuszki oczywiście macie na grupie w Robloxie. Grupa w Robloxie jest w opisie, a moje ciuchy są na cebulson.pl, takie normalne w realnym życiu. Więc myślę, że stoper możemy sobie włączyć i dzisiaj gra będzie polegać na tym, że mogę otwierać jajka, ale mogę mieć założonego tylko Huge Cata i zobaczymy, jak daleko zajdziemy w 30 minut. No to uwaga, 3, 2, 1, start! Mamy właśnie 30 minut nam rusza i zobaczymy sobie. Na razie widzimy, że tutaj jest bardzo ciężko, bo ten Huge Cat ma w tym momencie 1 mocy tylko teoretycznie, a nie, on ma 4 mocy. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Nie wiem, dlaczego on ma tak dużo mocy, ale przynajmniej no dobra. Dla mnie na plus. Potrzebuję uzbierać sobie pierwsze 300 golda na pierwsze jajko, które dzięki temu jajku mam nadzieję, że już coś dobrego wyleci. No dobra, na razie nie mam za dużo, ale ten Huge Cat jakby się tutaj troszkę rozbujał, już coś tam na sile zyskał. Nie wiem, jak to możliwe. Dlaczego on się mocniejszy zrobił, czy mi się wydaje? Chyba mi się tylko wydawało. No i w końcu mam 299. Nie, już chciałem powiedzieć, że mam golda, 300 golda, niestety jeszcze jeden coinik. Proszę coina, dziękuję. Idziemy po pierwsze jajco, bo wystarczy wydropić tego peta oczywiście i dzięki temu już będziemy mieli więcej siły. O dobra, pierwsze jajo otwieramy oczywiście, że za 300. Co nam tutaj ciekawego dropnie? Wydropił nam kot. Niestety tylko kot, ale już ma 2 mocy, więc go zdejmujemy oczywiście i w tym momencie powinniśmy dużo szybciej zarabiać. A przynajmniej 2 razy szybciej, no bo skoro ten miał 1, ten ma 2, no już powinno być więcej mocy. Dobra, uzbierane kolejne 300, mogę znowu... Aha, teraz dopiero mam komunikat, że mogę iść otworzyć pierwsze jajo, dzięki. No oby teraz dropnęło coś już mocniejszego, no bo tak te 2 mocy, no to tak troszeczkę lekka patologia jest. Uwaga, pies. I pies ma już 3 mocy, także jest okej. Nie jest najlepiej, co prawda, ale jest już w miarę spoko. Zobaczymy, czy rozwalimy, jak szybko też rozwalimy prezenci. Ej, co to w ogóle? O, lootbag, prezent, czyli dostanę jakiegoś boosta pewnie. Poproszę tego. Mam nadzieję, że dobry boost. Please, dobry boost. Super lucky. Okej. Okay. I to podwójne, więc teraz wydaje mi się, że już jajca będą lepsze dropić. To jest dobrze. Skoro na pół godziny mam, no to super lucky mogę chyba sobie otworzyć. Dobra, mogę sobie użyć, żebym nie zapomniał. Mam dużo, dużo i... O, dużo golda teraz, naprawdę. I teraz mam 1100 golda w ogóle. Dobra. O nie, no 25 tysięcy to już chyba przesada. Dobra, bijcie sobie... nie wiem, co ma to bić. Dobra, niech bije tą skrzynkę. A ja idę nowe jajo otworzyć. Te za 1000. Ciekawe, czy nam coś te super lucky da. Uwaga, otwieramy sobie jajco za 1000 i zobacz, o, 500 dostałem gratis. Dobra, mam świnie basic. Niestety to tylko basic, ale od razu mogę jeszcze otworzyć tutaj 2. Chociaż te 2 chyba nam tu nic zbytnio nie dadzą. Okej, basic i uwaga, co tu kolejny dropnie? No niestety basic. Zdejmujemy to oczywiście. Nasza świnia ma 7 mocy, no więc już nas huge'ka to teraz ma prawdopodobnie 14, no nie jest źle. I lootbag poleciał, dobrze. Co z tego lootbaga dropnie? No niestety tylko gemy. Czy dropnie mi coś lepszego niż świnia albo krowa? No mam nadzieję, że tak. No niestety świnia znowu mi dropnęła. Także to jest bardzo trudny challenge. Będzie ciężko dzisiaj. Ten Huge Cat wcale nie jest tak mocny, jakby się wydawało. Znaczy ogólnie sam w sobie jest OP, ale bardzo ciężko samym Huge Catem widzę. Ja nawet nie wiem, czy ja krainę za 10 koła otworzy. Nie no, chyba to otworzę. Dobra, mam 2800. Spróbujmy wersję Golden otworzyć za 2700. Oby coś dobrego poleciało. Please, coś dobrego, coś lepszego niż Basic. No i niestety Golden Cat Basic. 9 mocy, no jest OK. Ale to dalej nie jest satysfakcjonujące. Dalej nie jest to, co ja bym chciał mieć. Minęło już prawie 10 minut, a ja siedzę na pierwszej krainie. Na razie jedyne lootbagi, jakie leciały, to... O, w końcu coś z goldem, bo chciałem powiedzieć, że myślałem, że to znowu z diamentami. No miejmy nadzieję, że coś już teraz ruszy. Przede wszystkim trzeba dotrzeć na nową krainę, bo to już naprawdę nie ma żartów, no. Kolejny lootbag jest z kasą, dobrze. Otwieramy sobie tutaj, szukamy prezentu i idziemy, mam nadzieję, zrobić jakiś upgrade, chociaż jakiś mały. Jakiś pet strange, coś takiego, czy się uda to w ogóle zrobić, mam taką nadzieję. Orb Stretch nie. Dobra, pet strange. Na razie pet strange jest ważny. No i niestety nic innego nie zrobiłem. Player speed, wydaje mi się, że nie opłaca się w tym momencie. To nie jest speedrun, tu się nie opłaca tego marnować. Tutaj nawet nas na teleporty nie stać. No i z lootbaga też dropnęło trochę sianka, jest okej. To niech kotek nasz sobie bije safe, a ja muszę biec do tego jajka. To jest katorga teraz. Stać nas na jajko za 12,5 tysiąca. Potem jest 31 i 112. Dobra, kupmy
kupmy to jajco, zobaczymy co dobrego poleci. Niestety dalej basic, co jest tragedią, ale 24 powera już mamy. Szkoda, że te basiki cały czas lecą basiki, nic lepszego nam na razie nie dropnęło. Fuzji z tych petów też jeszcze nie zrobimy, więc niestety musimy czekać, aż rozbijemy ten safe. O, jest lootbag jakiś poleciał, no niestety, tylko diamenty. Z tych diamentów raczej pożytku jeszcze żadnego nie będzie. No bo na petstretch jest potrzebne 5000. Orbstreach jest w ogóle nam niepotrzebny tak naprawdę, no nie wiem. Mi to by się przydał teraz teleport na shop, ale ja nawet rangi nie mogę wbić. Jednym petem jest naprawdę ciężko, okropnie. Mam nadzieję, że będzie mnie stać chociaż na jajo za 30 tysięcy, fajnie by było. O, coś tu dobrego dropnął i triple damage, jest! Szybko, potrójny damage, dobrze. Teraz będzie się dużo szybciej to wszystko zdobywało, niestety dalej mnie nie stać na jajco. Chciałbym otworzyć jajko za 30 tysięcy, bo na 120 tysięcy raczej nie mam co na razie jeszcze liczyć. Ale ten potrójny damage na pewno zrobi mi robotę, jeszcze jakbym potrójne coiny dropnął, co jest naprawdę już chyba niemożliwe. 17 minut do końca, nie wiem czy w ogóle przejdę tą mapę. Okej, stać mnie na jajco. Nie wiem, ustawiam sobie tutaj, niech to bije tą 40 tysięcy HP skrzynka, a ja idę po jajo jakieś. I czajcie, że ja muszę sobie tak powolutku sobie biec. No ale mamy jajko za 31 tysięcy, oby coś dobrego. No jak basic poleci, to jest porażka jakaś. No porażka. Basic 39 mocy, okej. Ale mogło być lepiej, naprawdę. Mogłoby być lepiej, no. Trudno. Połowa czasu za nami prawie, 16 minut jeszcze do końca. Ta skrzynka dalej nie rozwalona. No prawie dwa razy więcej mocy, prawie. Ale to dalej mnie nie satysfakcjonuje niestety. Zbieram 75 tysięcy, mam nadzieję, że się uda uzbierać 75 tysięcy. Tylko co mi to tak naprawdę da? O, jest jakiś lootbag ciekawy. 17 tysięcy poszło, spoko. Na razie same basiki, pomimo tego, że mamy odpalone super lucky, to i tak lecą tylko basiki. Chyba za 5 tysięcy mogę kupić sobie pet strange'a, więc na pewno po to w tym momencie idę. Dobra, jest pet strange 5 tysięcy. No to jest ważne, to jest ważne. Mamy 75 tysięcy, lecimy tutaj. Tutaj można robić fuzję, więc jak zrobię z tego wszystkiego fuzję, to powinienem mieć więcej mocy. Dobra, idziemy zobaczyć, co się wydarzy. Dobra, zróbmy fuzję ze wszystkich najsilniejszych petów. Okej, mamy... Aha, ze wszystkich w ogóle. 2500, nie stać nas! 2500 gemów to kosztuje. Nie no, totalna porażka. Sam huge cut nie jest sam w sobie taki mocny, jak mi się wydawało. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie dużo lepiej. Dobra, stać nas na fuzję. Nie wiem, czy to robić, czy otwierać kolejne jajo. Robię fuzję, a co mi tam? Fuzja ze wszystkiego teraz leci. Okej, zobaczmy, co dobrego poleciało. 37? O nie, pogorszyłem swoją sytuację w tym momencie. No to świetnie. To jest jakiś achievement za rozbicie 10 prezentów. Co za to dostanę? Nie wiem, co za to dostałem, może jakieś gemy. Niestety potrójnych coinów dalej nie dostaję. Kolejnej rangi już raczej nie wbiję niestety. Mam tu startera, 2%. Ale chciałbym jeszcze jakieś jajka pootwierać, no. Okej, mogę golden grass egga i mogę kokosa otworzyć. Idź na ten safe. A ja muszę iść dobiec do shopa, nie wierzę. Przecież ja tam nigdy nie dobiegnę. To mi zajmie z 5 minut. Wezmę dla swojej wygody może tego player speeda 1700. Nie wiem, czy mi to coś dało w ogóle, czy nie. 10 minut do końca, dobra, zobaczymy gdzie dojedziemy. 11, no dobra. Wydaje mi się, że szybciej ten kot zniszczy tamten safe niż ja dobiegnę w ogóle do jaja. Znaczy niż ja zdążę wrócić tam. Dobra, otwieramy jajko z kokosem. 110 tysięcy, uwaga, no oby coś dobrego. No mamy te szczęście odpalone. No i niestety dalej basic. Basic, który ma już 64 mocy, no to już jest okej, jest lepiej, ale to dalej nie jest dobrze. Dropnęły kolejne lootbagi tam w ogóle, także idź huge cut, bij prezencik. A mi zostało właśnie 10 minut, zaczyna wybijać 10 minut do końca. No dobra, zobaczmy co dobrego z lootbagów. Nie no, ja tego orb sreacha nawet nie mam, to boli. Widzę, że mogę iść dalej za 400 tysięcy. Nie, nie mogę iść, już nie mam, 320. Tylko czy jest sens w ogóle iść dalej? Mam 400 tysięcy. Okej, odblokowujemy to. Co to za muzyczka? Ej, nie mam pojęcia, to co, o co tu chodzi. A dobra, stoper to był na przeglądarce, okej, dobra. Myślałem, że jakaś nowa funkcja w Pet Simulatorze, już zdziczałem. Tutaj dużo więcej się zarabia, tutaj leci naprawdę dużo hajsu. Jakbym wykupił teleport na town za 6 tysięcy, to by mi dało nowego peta. Tylko jakie ja będę mógł dobre jajo otworzyć za taką kwotę? Jeszcze jest szansa, bo widzę, że coś tu się zaczyna dziać. Tylko, że do końca mamy 7 minut i to jest bolesne. Dobra, spróbujmy rzucić się na tą wielką skrzynię. Idziemy na town, teleportujemy się. Czy ja mogę tutaj coś dobrego
kupić za 398 tysięcy. Mam jajko za 375k. W tym momencie mam flamingo. Czy tutaj coś drobnego, dobrego dropnie? No oby, proszę! No i niestety, bad basic, dalej, basic, 138 mocy, jest okej, okay, jest już lepiej. Ale czy to mi w ogóle coś daje? 6 minut do końca. Tam bardzo daleko mój kot bije sobie skrzynię. Teraz mam mega wyścig z czasem, 280 tysięcy, jeszcze skrzynia ma HP, widzę. Ja nawet zbytnio nie mam co tutaj ulepszyć, wezmę sobie tylko te orbs, bridge w razie czego, żeby wygodniej mi się zbierało wszystko po kolei. Ja nawet tej skrzyni do końca chyba nie rozwalę, przecież to jest tragedia, ona tak dużo zajmuje. Najłatwiej byłoby bić prezenty, bo prezenty bardzo dobrze oddają z tego co widziałem. Tylko problem jest taki, że ja nie mam w ogóle szczęścia. Co z tego, mi dropią same basiki niestety. Stojąc sobie na prezencie, widzimy, że tutaj naprawdę bardzo ładnie dropi. Jeszcze czasami lootbag ma szansę polecieć. O, właśnie teraz tutaj sobie poleciał. Także no prezenciki widzę oddają. No tylko, że co z tego, jak zostało nam 4,5 minuty. Stać mnie na kolejne jajko, więc ja zniszczę sobie może do końca ten save. Zobaczymy, czy jakiegoś lootbaga dobrego odda. Ustawię znowu na skrzynię, żeby zniszczyć tą skrzynię do końca. Uwaga, czy ja coś tutaj dobrego dropnę? No no niestety. Dobra, niech ta skrzynia do końca leci. Ja idę na miasto, stać nas na kolejne jajo. I te kolejne jajo, za 375 tysięcy. Ciekawe, czy coś dobrego odda. No jak widzicie, no mam odpalonego boosta, triple damage i super lucky mam jeszcze przez 16 minut, ale czy to coś da? Nie wiem, czy to coś da. No niestety, raczej wydaje mi się, że nie, bo to jest tragedia, żeby coś dropnęło lepszego niż basic i niestety nie dropi. Dalej bad, o 2 tylko więcej mocy. No tragedia. I ja muszę znowu drałować tam, więc, bo nawet mnie nie stać na żadne teleporty, nawet na forest 7,5 tysiąca. Więc jakbyście się zastanawiali kiedyś nad kupnem super lucky, to nie, w ogóle nie polecam. Dopiero może te ultra lucky coś da. Jak widzicie, na super lucky poleciały mi same basiki. Nic w ogóle lepszego mi nie poleciało oprócz basików. O, tam zaraz tą skrzynię rozwalę. 5000 HP jej zostało. Ciekawe, co tam w ogóle z niej takiego... O, dużo lootbagów, bardzo dużo. W ogóle achievement jest zniszczyć skrzynię 3. A, za to i tak dostanę tylko 200 diamentów. Ciekawe, ile pieniędzy z tego poleci. Zobaczmy, ile golda, bo tu kilka lootbagów się sypnęło. No, troszkę jest. O, dużo. No nie, no, okej, no nawet nieźle. 400 tysięcy z tego poleciało. Także została nam jedna minuta. Ja jedyne, co mogę zrobić, to przeteleportować się znowu tutaj, kupić ostatnie chyba jajo, które zdążę tutaj kupić. I trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wszyscy kliknęliście łapkę w górę i zasubskrybowaliście z dzwonkiem kanał. To mi doda dużo szczęścia. Mam nadzieję, że poleci w końcu coś oprócz... No niestety. Znowu bad basic. Jedyne, co ja mogę spróbować w tym momencie zrobić, to jeszcze przez tą minutę 20 spróbować zrobić to na golden. Mogę tego żałować. 47%. Uwaga, czy to poleci? Niestety spaliłem, więc tak naprawdę w tym momencie zepsułem to. Okej, zrobiłem achievementa, ale straciłem właśnie moce. Mam tylko moc 64. Została minuta. Ja nie wiem, czy ja tam w ogóle dobiegnę. Więc próbowałem się ratować, ale jak widzicie, no nie udało mi się. Jedyne, co mogę tutaj jeszcze uzbierać sobie golda. Nawet mnie nie stać, żeby przejść na winter. Urządzłem na majnie. O, i właśnie się nam skończył, to jest ten super teraz dźwięk. I nas nie stać, żeby tutaj dojść. Brakuje nam 1 061 000. Myślałem, że będzie prościej, ale się nie udało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!